Dzień dobry, jeszcze raz. Chciałam się dzisiaj odnieść do komentarzy spod mojego ostatniego filmu, dzisiejszego z Oskarem, co jeździliśmy rowerami. Oskar ćwiczy na własną rękę w domu, ja chodzę na siłownię. A po drugie, dziękuję za bardzo niemiłe komentarze pod jeszcze poprzednim filmem, gdzie był obiad. Jeżeli smakują panu, panie Ryszardzie, jakieś żygowiny lepiej niż jakiś obiad albo cokolwiek, jakieś jedzenie, to ja panu naprawdę gratuluję. No i smacznego, proszę pana. Także... A i następne. Jak nie chcecie mnie oglądać, to mnie nie oglądajcie. Tylko proszę takich bezsensownych komentarzy w ogóle, proszę mi tu nie pisać, bo to w ogóle co to ma być? To mają przychodzić ludzie na poziomie, a nie ludzie jacyś, co piszą jakieś głupoty, jacyś... Nawet możecie mnie teraz odsubskrybować. Mnie to w ogóle... Nie, bo jak ktoś ma się tak zachowywać w stosunku do mnie i do tego, co robię, to ja dziękuję bardzo. Wiem, wy teraz robicie specjalnie ten hejt, żeby zobaczyć, jak ja zareaguję, nie? Czy ja się poddam, czy przestanę nagrywać, czy przestanę coś tutaj pokazywać? Nie! Teraz mnie najbardziej zachęciliście, żebym jeszcze więcej gotowała, jeszcze więcej pokazywała. I wiesz co, panie Ryszardzie? Rysiek, wejdź na mojego Instagrama, zobacz, tam więcej fotek mam i nagrań z jedzeniem. Zobaczymy, możesz się z innego z jedzenia, jak zobaczysz, to się nie pożygasz. Mam pomysł. Nagraj, jak oglądasz mojego Instagrama i weź mi to wyślij i zobaczymy, jak tylko oceniasz moje zdjęcia z jedzeniem albo jakiekolwiek zdjęcie i zobaczymy. No, czekam na taki filmik. Macie tutaj załączonego mojego Facebooka, Messengera możecie wysyłać wszystko, co chcecie. I na Instagramie też możecie pisać. No po co tu dołączyłam? Jedynie czego wam nie podam, to mojego prywatnego maila. A jeżeli już sobie kiedyś stworzę taki specjalny na YouTube'a, no to wam podam. I tam będziecie mogli sobie wysyłać swoje filmy, jak reagujecie na moje filmy, albo reagować swoje reakcje na moje zdjęcia, wysyłać coś takiego. Droga wolna. Ale z tym komentarzem, że żyki lepiej smakują niż to, co zrobiłam. No to proszę, zrób to, co ja zrobiłam i oceń. Komentować zawsze można, nie? Ale zrobić to już nie każdy to chce zrobić. Tak, takie moje tutaj są moja odpowiedź na wasze komentarze. Dobrego piątku. I weekendu zresztą też. No. My z Oskarem oglądamy Harley Quinn i super. Także... Bardzo dziękuję. Będzie jeszcze więcej filmów z gotowania. Nie ma za co.